Witam w kolejnym odcinku Wirtualnego Studia. Moim Państwa gościem jest Magda Suchan, kosmetolog, piękna kobieta i przede wszystkim mama. Nic więcej nie muszę dodać, jeżeli powiem mama kosmetolog. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry Państwu. Magda, w ostatnich latach, kiedy pacjent ma na myśli kosmetolog, to przychodzą mu na myśl zabiegi głównie wykonywane w medycynie estetycznej. To, że niesłusznie, wiemy. Powiedz w takim razie, czym zajmuje się kosmetolog, z jakimi problemami pacjenci przychodzą właśnie do Ciebie? Kosmetolog to tak naprawdę twór, powiedziałabym, medyczny, łączący w sobie i dermatologię, i podejście do zdrowego stylu życia. Kosmetologia tak naprawdę na przestrzeni lat bardzo mocno się rozwinęła. Ja głównie współpracuję z lekarzami, ale kosmetolog zajmuje się terapiami i zabiegami zarówno na twarz, jak i na ciało, jak i doborem pielęgnacji dostosowanej do potrzeb skóry, ale nie tylko, ponieważ są różne specjalizacje. Kierunek kosmetologia daje również możliwości jako pracownik, szkoleniowiec, ewentualnie zajmuje się pisaniem jakichś poradników, tak? Bo wiem, że też są dziewczyny, które tą drogą poszły. Specjalizacja podologiczna, specjalizacja trychologiczna, czy typowo estetyczna i wizaż. Także szereg możliwości, wachlarz, nie tylko praca w gabinecie, ale i poza nim. Myślę, że każdy, kto tak jakby wybrał ścieżkę drogi swoją na kosmetologię, znajdzie gdzieś swoje powołanie. Bardzo często kosmetolog bywa mylony z kosmetyczką. Kosmetolog to osoba po studiach licencjackich, a najlepiej magisterskich. Czy kurs, który trwa kilka dni czy kilka miesięcy, wystarczy do wykonywania zawodu kosmetologa i jaka jest różnica między kosmetologiem a kosmetyczką? Różnica jest ogromna i mam nadzieję, że kiedyś wreszcie zostanie to uregulowane prawnie i będziemy, tak jak fizjoterapeuci, mieli swoje prawa. Kosmetolog to przede wszystkim albo licencjonowany kosmetolog po 3 latach studiów, albo magister po 5 latach studiów. Kosmetyczka tak naprawdę wcześniej był technik usług kosmetycznych lub kursy. Kursy nie dadzą tyle wiedzy i tyle lat nauki. My nie możemy powiedzieć, że w godzinę nauczymy się tego wszystkiego, co ja nauczyłam się w ciągu 5 lat, tak? Albo na weekendowym zjeździe. Strasznie mnie to denerwuje i boli, że ktoś nazywa się kosmetologiem, w ogóle nim nie będąc. Ja jestem po licencjacie i moja tak jakby ścieżka edukacyjna dalej się oczywiście rozwinęła. Licencjat zdobyłam z tytułem fizjoterapii masażu jako specjalizacja. Magisterskie studia, była to kosmetologia medyczna z elementami nauk o zdrowiu. Obecnie uczelnia również wprowadziła na przykład kosmetologię kliniczną, gdzie szkolą kosmetologów stricte do pracy przy lekarzu. Tak? Przy lekarzu dermatologu, przy chirurgu. Także myślę, że to jest bardzo graniczące. Kosmetyka to jest swoja ścieżka. Ja bym ją powiedziała, że ta rola kosmetyczna jest, nie ujmując nikomu wiedzy, tak? Żeby tutaj była jasność. Ale to jest moim zdaniem przepaść między tymi dwoma zawodami. I kosmetyczka nie będzie, może być kosmetologiem, ale kosmetolog nie jest kosmetyczką. Warto też powiedzieć, że na studiach kosmetologicznych ma się mnóstwo przedmiotów prawie że medycznych, jak nie w ogóle medycznych, prawda? Dokładnie tak. Pierwszy mój rok, jeżeli wyciągnęłabym listę sylabus z całej tematyki, nie różni się niczym niż pierwszy rok na studiach lekarskich. Jest to wyjęte żywcem, powiedziałabym, ze studiów lekarskich. My bardzo często mamy wykłady również z profesorami, lekarzami z uniwersytetów medycznych. Także ta wiedza, powiedziałabym, jest na bardzo dobrym poziomie, jeżeli ktoś chce się uczyć i chce ją chłonąć. Powiedziałyśmy już, kim jest kosmetolog.
Powiedzmy w tej chwili, porozmawiajmy o tym, co robi kosmetolog w klinice chirurgicznej. Ty pracujesz na przykład w klinice Szczyt Charytonowicz, prawda? Tak, dokładnie w sierpniu minął rok, jak współpracuję z kliniką. Nie powiem, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, jak zarówno możliwość nauki. Z tego względu, że ja zajmuję się tak jak zawsze kosmetologią, czyli to nie ma nic z tym dodatkowym. Nie ma haczyka żadnego w tym. Nie, ale wiesz co, ja bardzo lubię, bardzo zawsze mnie interesowały kierunki medyczne i myślę, że odnalazłam też takie moje miejsce pracy, gdzie mogę to połączyć. Zajmuję się oczywiście kosmetologią, zabiegami na twarz i na ciało, ale dodatkowo zajmuję się pacjentami po szwach, tak zwanymi, my to nazywamy poszwowymi, tak? W momencie, kiedy pacjenci są po jakiejś operacji z zakresu chirurgii plastycznej, trafiają do mnie, do kosmetologa i do drugiej również kosmetolog, która z nami współpracuje, i do fizjoterapeuty, bo działamy bardzo tutaj holistycznie, jak pielęgnować bliznę, jak o nią dbać w domu, co robić, czego nie robić i jak o nią zadbać estetycznie w terapii, tak? Czyli skupiamy się tutaj na takiej ogólnej holistyce pacjenta, żeby on jak najbardziej był zadowolony z zakresu usług. Ale czy to jest takie obligo, że pacjent po operacji trafia do ciebie na konsultację, czy to jest jego, powiedzmy, dobra wola czy chęć skorzystania? Nie, to raczej u nas jest w taki sposób już wykonywane, że zawsze ten pacjent trafia do mnie. Ja też od dłuższego czasu zajmuję się tymi bliznami, już przeszło kilkanaście lat i z tym też wiążę swój przyszły doktorat. Myślę, że to jest, bardzo mało się mówi o tym, jak powinno się dbać o bliznę. Ja już o tym wiele razy wspominałam w różnego typu wywiadach, w śniadaniówkach, że kobiety na przykład po cięciu cesarskim czy na cięciu krocza powinny trafić do fizjoterapeuty uroginekologicznego, jak również są kobiety, które nie są zadowolone na przykład z wyglądu swojej blizny, a zupełnie nie wiedzą o możliwościach jej terapii. Bo ważna jest mobilizacja, czyli żeby nie doszło do wzrostów, żeby była ta blizna mobilna, elastyczna, jak również ten wygląd estetyczny. No, czasami nie możemy na tą bliznę wpłynąć, ale to też trzeba temu pacjentowi wytłumaczyć, tak? Dlaczego jest tak, a nie inaczej. Wiesz co, chciałabym, żebyśmy jeszcze na moment odeszły od naszego tematu i wróciły do zawodu kosmetologa. Powiedziałaś, że jesteś w trakcie doktoratu i myślę, że warto było powiedzieć, że magister kosmetologii to nie jest koniec drogi, że można iść dalej i że w tej kosmetologii można zrobić coś znacznie więcej, prawda? Jak wygląda doktorat w kosmetologii? Ja robię go z wolnej stopy, czyli nie ma studiów doktoranckich na kierunku kosmetologia jeszcze. To jest tytuł, jak sama dobrze wiesz, naukowy. Nie tylko lekarz może zdobyć doktorat, ale również prawnik i zarówno inny zawód, który się o to pokusi, może taki tytuł obronić, napisać pracę, zrobić badania i taki tytuł obronić. Ja bardzo chcę, żeby mi się to w końcu udało. COVID trochę pokrzyżował moje plany badań. Nie chcę za bardzo nic zdradzać, bo to jest taka moja praca wewnętrzna. Jak już obronię się i będzie wszystko fajnie, to wtedy będę mogła opowiedzieć trochę więcej, jak to wygląda od kuchni. Na razie to jest jeden wielki chaos. Ale myślę, że w tej chwili wszyscy twoi fani, wszyscy pacjenci trzymają mocno kciuki za ciebie. Dokładnie tak. Przydadzą się. Wróćmy więc do tematu. Wróćmy do tematu konsultacji twojej pracy z lekarzami, współpracy z lekarzami. Czy często konsultujesz się z lekarzem w sytuacji, gdy terapia nie obejmuje zabiegów wykonywanych przez lekarza? Tak, może zacznę od tego, że do mnie nie przychodzi się na zabieg, tylko do mnie przychodzi się na konsultację. I nie wyobrażam sobie inaczej pracować. To jest moja technika, to jest moja metoda.
konsultacja trwa mniej więcej 30-40 minut, na której omawiamy to, co się dzieje ze skórą, jaki pacjent chce osiągnąć efekt, jaka terapia jest tutaj prawidłowa, jaka pielęgnacja powinna być dobrana i jakie badania powinny również być wykonane, bo bardzo często zgłaszają się do mnie pacjentki, pacjenci z różnych końców Polski, jak i czasem Europy. Miałam ostatnio taką konsultację przed COVID-em online, bo niestety już pacjentka nie mogła do mnie dojechać i nie mogłam się z nią zobaczyć na konsultacji normalnie w gabinecie. I teraz tydzień temu do mnie przyjechała na już taką na konsultację na żywo. Była wprowadzona tylko pielęgnacja i zmiana jest diametralna. Czasem to jest kwestia pielęgnacji, czasem to jest też wyeliminowanie lub pokierowanie do odpowiedniego specjalisty, lekarza, tak? Ja współpracuję głównie z dermatologami, no oczywiście z chirurgami, jak sama nazwa wskazuje. Również często zdarzają się na przykład znamiona takie, które ja uważam, że powinny być zbadane po pierwsze przez dermatologa, a na przykład później wycięte przez chirurga plastyka, bo jest takie miejsce, gdzie powinno to być zrobione estetycznie. Bardzo często współpracuję z ginekologami, jest też jak taka dziedzina jak ginekologia estetyczna i tutaj kosmetologia też dołożyła swoją działeczkę i również się wymieniamy tymi pacjentami i doradzamy tak, żeby ten pacjent był zadowolony z ostatecznego wyniku leczenia. A co pacjent powinien Ci podczas takiej konsultacji powiedzieć? Czy to powinna być taka szczera, powiedzmy, spowiedź, tak jak u lekarza wszystkich branych leków, przebytych chorób, czy aktualnej pielęgnacji? Czy może pewne informacje zataić? Wiesz co, jak zatai, no to ja widzę, że zataja i zresztą ja mam taki charakter, że u mnie jest jak spowiedź święta. Nie da się przede mną pewnych rzeczy ukryć. A jeżeli ktoś ukrywa, to widzę, że tutaj ten plan działania nie będzie miał sensu i to jest po prostu bardzo szczera rozmowa, że tutaj nie ma drogi na skróty, tak? Jest to kilkuetapowy wywiad medyczny, tak samo jak u Was. Ja sobie tego inaczej nie wyobrażam, bo zarówno na skórę ma wpływ nie tylko kosmetyki, które się nakłada, ale styl życia, to co zażywamy, choroby współistniejące, także to jest naprawdę bardzo poważny wywiad, bo na przykład teraz taki szybki czek. Przychodzi pacjentka i zadaje przede mną informację, że zażywa na przykład leki psychotropowe, ale przyszła na laser. Czy ty sobie wyobrażasz, co może się w konsekwencji potem stać? Więc to są naprawdę kilkustronicowe karty pacjenta, kilkustronicowe, dlatego to zajmuje czas. I wtedy pacjent wie, że to, co cały mój wkład i to, co ja wszystko zrobiłam, jest wszystko ku jemu dobru. Oczywiście, bo to dobro pacjenta jest najważniejsze, z tym, że jeszcze z obydwu stron powinno być to zaufanie i szczerość, prawda? Przede wszystkim szczerość. Zaufanie i szczerość, bo zauważ, że czasami są pacjenci, tak jak na przykład wybierają sobie ostatecznie chirurga, który ma im zrobić piersi, czy zupełnie inną operację, czasami to jest krążenie po kilku osobach. I jeżeli jest to, jak ja to mówię, to flow, jest ten błysk wokół, jest to zaufanie, jest ta szczera rozmowa, wtedy mamy sukces. Jeżeli już coś ukrywamy na samym początku i nie chcemy się do tego przyznać, to w każdym bądź razie później w jakichś etapach to i tak wyjdzie. Chciałam zapytać Cię o technologię high-tech. W medycynie estetycznej, w urodzie jest to temat rzeka. A gdyby tak w skrócie dla laika powiedzieć, high-tech to... High-tech to technologie sprzętowe, które odnalazły się w poprawie, w modelowaniu sylwetki, w terapiach twarzy, w terapiach ciała. Czyli są to po prostu sprzęty, które wykorzystujemy w kosmetologii i fizjoterapii. Bo tak jak ja na to wszystko patrzę, tak, to większość tych sprzętów jest oparta na cieple bądź zimnie lub prądzie, lub optyce, tak? Czyli fizyka, chemia, tak? Ja jestem bardziej taka fizjoterapeutyczna, medyczna, zero-jedynkowa, zero-zasadowa. Nie zero-zasadowa, zero-jedynkowo-zasadowa, czyli bardzo mocno podchodzę do pewnych technologii, czekuję je i zastanawiam się, czy rzeczywiście będą one fajnie działać. Wcześniej testuję je na sobie,
Patrzę na etykietę urządzenia, patrzę, co to urządzenie może zapewnić i potem zastanawiam się, czy rzeczywiście te terapie na przykład mają sens. Bardzo dużo pracuję na sprzętach bardzo przeróżnych. Osiągamy bardzo dobre efekty, tak jak na przykład endermologia. To jest sprzymierzenie, powiedziałabym, rąk fizjoterapeuty. Oczywiście my nie oddamy tego samego, co wykonujemy pracą ręczną, ale jest to zastępstwo, jest to coś fajnego, innowacyjnego, co myślę ułatwia nam pracę. Wracając do Twojej specjalizacji, specjalizacji z masażu, czy nie masz wrażenia, że te wszystkie urządzenia, high-tech, nowoczesne maszyny troszeczkę wyparły tą rolę masażysty i w pewnym sensie nawet ją, ja wiem, zdegradowały? Ja myślę, powiem tak, endermologia, która jest bardzo popularna, nie zastąpi rąk fizjoterapeuty. Maszyna nie stanie się człowiekiem i nie będzie wykonywała takiej samej pracy jak człowiek. Jest naszym wsparciem, jest uzupełnieniem terapii i odciążeniem, ale nie wyprze tego, co zostało już naprawdę przez wiele lat wypracowane w różnego typu masażach. Tak jak na przykład jest masaż izometryczny, jest masaż sportowy, segmentarny, w jednostkach chorobowych, czy typowo skierowany na przykład przy rehabilitacjach, lub w różnego typu oddziałach klinicznych, gdzie trzeba cały czas na przykład kontrolować pacjenta w jego ruchach i w to, w jaki sposób pracuje, napina mięśnie. Czy też tak jak u nas się to odbywa, że pomimo tego, że mamy endermologię, mamy specjalne programy i głowice, które pracują, zasysają, tam jest taki flap, rolka, podbiera fał skórny, opracowywuje, wszystko fajnie i mamy na przykład terapię na blizny, to ja nie wyobrażam sobie, żeby ta mobilizacja dłońmi fizjoterapeuty nie została na samym początku wykonana. Czyli nie możemy powiedzieć, że wyparła, ale bardziej wsparła naszą pracę. A czy zdarzyło się tak, że kierowałaś pacjenta na masaż przy pomocy któregoś z urządzeń, ale pacjent powiedział, ale nie, nie, pani Magdo, ja bym wolała, żeby to była pani, a nie maszyna. Wiesz co, i teraz mam tak, że raczej pacjenci są na tyle świadomi, że na przykład chcą z tego korzystać i na przykład chcą się po prostu pomasować tą daną maszyną na tym sprzęcie. Ja już od roli takiej typowej fizjoterapii i masażu wiele lat już nie pracuję i odeszłam od tego. Ja się wspieram tym oczywiście, ale już masaży na ciało nie wykonuję. Bardziej już tutaj twarz, górna część, ewentualnie dłonie. Jeżeli jeszcze chodzi o taką współpracę, to wiesz co, ja wolę odesłać do dobrego masażysty, fizjoterapeuty i wtedy wszyscy jesteśmy zadowoleni. I tu muszę zapytać, czy jest masaż twarzy, który pozwoli rozprostować, czy chociażby wygładzić zmarszczki? Wiesz co, są takie typowe masaże, na przykład japońskie, Kobido, które bardzo mocno, tutaj mamy ingerencję mięśnie i powięzi, jest to dosyć mocny, taki intensywny masaż i pobudzenie krążenia, fajny, rozluźniający, napinający, ale jak sama dobrze wiesz, procesów starzenia my nie możemy zatrzymać, możemy je tylko opóźnić, te zmarszczki prędzej czy później i tak się u nas pojawią. Ale czy możemy o tym masażu mówić jako o konkurencji dla medycyny estetycznej? Wiesz co, myślę, że każdy znajdzie swoją ścieżkę i alternatywę. Są osoby, które będą, wiesz, korzystać tylko z tego masażu i będą tylko i wyłącznie zafiksowane na takich naturalnych metodach. Są osoby, które bardzo mocno będą korzystać z medycyny estetycznej, z kosmetologii, chirurgii plastycznej. Także myślę, że niech każdy znajdzie taką ścieżkę, żeby było mu jak najlepiej. Na zakończenie nie mogłabym nie zapytać, co mama kosmetolog powie o projekcie Mama? Projekt Mama, to wiesz co, był taki fajny projekt, ja go kontynuuję. Są jeszcze filmy, które nie są publikowane. I zastanawiałam się nawet ostatnio,
czy nie wydać ich w formie takich audiobooków do posłuchania, ponieważ nagrywałam to z ponad rok temu i nie podoba mi się już mój wygląd na tych filmach. Trochę się zmieniło dużo. Znaczy się, ja je wypuszczę z czasem, tak? Po prostu było bardzo dużo pracy. Gdzieś ten projekt, że tak powiem, jest, ale nie był na tyle aktywny. Ale to był zamiar pomocy kobietom w dostępie do wiedzy takiej aktualnej, a nie fake newsów, które niestety bardzo mocno lubią się rozchodzić o wiele szybciej niż zdrowa, mądra wiedza, tak? Na pomysł padłam dlatego, że sama gdzieś tam się zderzałam, że tak powiem, ze ścianą z różnymi informacjami. Powiedziałam, nie no kurczę, jak ja nie mogę się dowiedzieć, jak to powinno wyglądać, to co te kobiety, które na przykład nie mają takich możliwości jak ja, tak? Do dostępu do świeżej wiedzy medycznej. Także to jest fajny projekt, będzie jego kontynuacja. Mam zamiar również organizować takie spotkania z mamami, zapraszać różnych gości i robić to na zasadzie właśnie takiego przyjemnego z pożytecznym. Na pewno teraz jest jedno nagranie takie aktualne na moim IGTV o cięciu cesarskim okiem kosmetologa mamy, która przeszła cesarkę, i lekarza ginekologa. Co ty myśli lekarz ginekolog? I co ty myśli mama z punktu widzenia, co już to przeszła? Więc myślę, że to jest warte nawet takiego posłuchania takiej wiedzy rzetelnej. Magda, dziękuję ci dzisiaj za rozmowę. Myślę, że przed nami jeszcze wiele ciekawych rozmów, bo można było naprawdę rozmawiać. Rozmawiać tych tematów jest bardzo, bardzo dużo. Także niestety czas goni nieubłaganie. Dziękuję ci dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.